Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was w końcu z pogadanką na temat Wszyscy jesteśmy łotrami, czyli książki, którą objęłyśmy naszym matronatem. Ostatnio był matronat, to teraz musi być patronat, okay. Żeby zamiennie. No dobra, no nie będzie. Jak to woli. Fajnie, bo jakoś tak się złożyło, że miałyśmy dwójkę dzieci, która premierowała jednego dnia. Mhm. Ostatnio to była właśnie Nimona. I Wszyscy jesteśmy tak. Łotrami, więc trzeba było jakoś podzielić te terminy, żeby opowiedzieć o jednym i o drugim. Tak. Słuchajcie, no ja myślę, że o tej książce już dużo słyszeliście tak. Do tego czasu, jak my to nagrywamy, bo ona już przed premierą miała dosyć dużą kampanię promocyjną tak. I my też o niej wspominałyśmy i tak trochę, wiecie, nakręcałyśmy Was, że będziemy o niej mówić i że warto ją mieć gdzieś tam na oku. No więc w końcu dzisiaj spotykamy się, żeby ją omówić raz a porządnie. Pewnie dla wielu z Was opis fabuły będzie zbędny, bo ponownie pewnie dużo żeście się gdzieś tam naczytali w międzyczasie na bookmediach na ten temat. No ale żeby tradycji stało się zadość. Na przykład to powiedzmy tak, całość opowiada historię czwórki głównych bohaterów. Mamy cztery punkty widzenia właśnie w tej powieści. Młodych czarodziejów, można powiedzieć w sumie. Młodej złoli czarodziejów. Tak, którzy biorą udział w takim dość specyficznym turnieju magicznym. Czyli mamy tutaj trochę połączenie Igrzysk Śmierci i turnieju trójmagicznego. Tak, to trochę tak. W którym chodzi o to, że no na jakiś czas zostają oni zamknięci na pewnego rodzaju arenie, tutaj Igrzyska Śmierci, no i biją się na zaklęcia, tak, to jest turniej trójmagiczny. Mhm. Całość jest właśnie zobrazowana na mapce, mamy tutaj miasteczko Ilvernath, które jest naszym miejscem akcji, mamy właśnie Filar Mistrzów, który jest centrum tej areny, no i pewne miejscówki, które też biorą udział w całym tym przedsięwzięciu. To są jakieś takie punkty obserwacyjne, tak. Takie można powiedzieć trochę stacje, takie centra dowodzenia i kto w danym miejscu będzie pierwszy, ten oczywiście sobie to miejsce może wziąć w posiadanie niejako. Mhm. Jak się domyślacie, wygrywa tylko jedna osoba, reszta musi zginąć. Wiąże się to z pewnego rodzaju klątwą, która ciąży na tym miejscu. Kiedy wzejdzie krwawy księżyc, właśnie zaczyna się ten turniej, wznosi się pewna taka, wiecie, zasłona pewnego rodzaju, no i właśnie zaczynamy taką bijatykę, która ponownie wiąże się z tą klątwą, która z kolei wiąże się z, można powiedzieć, światotwórstwem tutaj. Tak. Jednak stwierdziłam, że światotwórstwo jest fajniejszym stwierdzeniem niż world building, dlatego będę go już używała, mam nadzieję, stale, chyba że się zapomnę. Bo tutaj mamy w tym świecie podział na dwa rodzaje magii. Można powiedzieć na taką bardziej zaawansowaną, taką czystą magię. Tak, taką basicową. Wiesz co, właśnie mam na myśli tą czystą, wyższą i tą basicową. Okay. Taką, wiesz, trochę jak to stereotypowe postrzeganie właśnie czerwonej, błękitnej krwi, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Tak. Tak, oczywiście w cudzysłowie, tak stereotypowo postrzegając. Mm-hmm. Mamy tam taką czystą magię, która sprawia, no, że można robić bardzo, bardzo dużo rzeczy. Niekoniecznie dobrych, ale też niekoniecznie złych. No i też taką, która jest takimi właśnie, jakby używa się ich do takich bardzo basicowych, podstawowych zaklęć na przykład. Tak. Całość tego systemu jest związana z bardzo takim tradycyjnym w ogóle postrzeganiem magii, mianowicie magia jest tutaj połączona z kamieniami. Tak, na pewno jeżeli stąd gdzieś tam... też mamy pieniądze na okładce. Tak, jeżeli widzieliście jakieś takie, wiecie, wiedźmiarskie, nie wiem, TikToki z albo kamieniami, jak losują te kamienie i sprzedają. I wiecie, z taką tego typu magią się kojarzą zioła oczywiście. Ametyst na spanie, rubin na miłość, coś tam na to. Oczywiście szyję teraz plotki, no nie, i tak dalej. A wiecie, o co chodzi, że jakieś tam kamienie wpływają na coś tam. Tutaj mamy tak, że robimy zaklęcia albo klątwy w sumie. I jakby zamykamy je w tych kamieniach. Ten motyw jakby ładowania kamieni pewnego rodzaju, czy to są kamienie szlachetne, czy niekoniecznie jakichś kryształów magią. Energią też. Taką właśnie energią, to jest bardzo tradycyjny pogląd na magię, który też między innymi widzieliśmy u Naomi Novik z Colmans. Tam przecież też chodziło o to, żeby, nie wiem, na przykład nasza bohaterka medytowała przez ileś godzin, żeby naładować ileś tam kamieni. Jak w Simsach trochę. Więc to jest taki fajny jeszcze tradycyjny dodatek, z którego paradoksalnie niewiele osób tak naprawdę korzysta, jeżeli chodzi o budowanie systemów magicznych. Mam wrażenie, przynajmniej nie natrafiałyśmy na takie książki. No i mamy tutaj właśnie tych wspomnianych wcześniej czterech głównych bohaterów. Mamy Alistaira, mamy Gavina, mamy Bryony i mamy Isobel. Plus jeszcze kilkoro tam innych
bohaterów, którzy się pojawiają w tym turnieju. Bo jakby mamy 7 rodzin, ale interesują nas tylko 4. Tak, obserwujemy jakby wszystkie 7, wszystkich 7 kandydatów, bo to jest właśnie taka rozgrywka między tymi magicznymi rodzinami. I każda wystawia swojego kandydata. No i to wygląda właśnie tak, że skupiamy się na tej czwórce, gdzieś tam w międzyczasie przemyka się ta pozostała trójka, plus mamy jeszcze kilkoro takich dodatkowych, drugoplanowych bohaterów, którzy też mają jakiś tam wpływ na całość historii, między innymi osoby, które zajmują się tworzeniem zaklęć albo klątw, brata Alistaira, siostrę jednej z bohaterek Bryony i tam jeszcze kilkoro tam innych osób. NPC-ów, tak. No i co? Słuchajcie, to jest nasz patronat, więc jakby... Chciałam robić jeszcze jakieś igły, widły i mówić, że niektóre osoby zarzucają tej książce, że jest za bardzo podobna do Igrzysk Śmierci, że jest za bardzo jak Battle Royale i tak dalej. Wiecie co? I don't fucking care. Zasadniczo. W sensie jest tutaj zawarty ten element Igrzysk w jakimś stopniu. No jeżeli mamy arenę i mordowanie tak, się. No jeżeli w ogóle uznajemy Battle Royale za motyw literacki, który jest też motywem obecnym w ogóle w kulturze, tak? Popkulturze. Apex. Nie tylko właśnie w grach, w filmach, w literaturze. No gdybyśmy się tam nie obejrzeli, to byśmy to znaleźli. Oczywiście nie mam tutaj na myśli tylko Battle Royale jako powieści, tak? Ale w ogóle właśnie zamykania koncept ludzi na jednej przestrzeni, tak? Żeby się powybijali. Żeby się powybijali, tak? I wygrywa ten, co przeżyje. Squid Games. No masa jakby materiałów wiąże się dokładnie z tym, no ale dobra, no... Tak, no i chciałam robić igły, widły i tak dalej i rzeczywiście to podobieństwo tutaj jest, ale ono absolutnie nie wywiera na mnie takiego negatywnego efektu i nie uważam też, żeby porównywanie tej książki jako zżyny z Igrzysk Śmierci, bo właśnie mamy motyw Battle Royale, było czymś, co, wiesz, żeby to było w ogóle potrzebne. Mam taką myśl cyklu, że po przeczytaniu właśnie całej książki mam taką właśnie pomysł na zasadzie, ale zasadniczo to tutaj tak naprawdę to niewiele robi, bo istotnie jest system magiczny, istotnie są bohaterowie, a to, że oni mają się gdzieś tam na tej arenie ze sobą ścierać i tak dalej, schodzi troszkę na drugi plan. Tak, ja też mam takie wrażenie. Więc to jest, wiesz, taki wymyk troszkę, że to jest bardzo prosta rzecz i bardzo łatwa rzecz opisowa, na zasadzie, no jeżeli lubicie Igrzyska Śmierci, to tutaj macie basically ten sam motyw. No okej, rzeczywiście może i tak jest, ale czy on jest jakoś szalenie istotny? Nie, skupiałabym się na tej magii bardziej i na tym właśnie systemie magicznym i na tych bohaterach i na tym, jakie są zależności pomiędzy nimi i ich rodzinami, co jest też bardzo istotne, a propos tego, że w sumie mamy tutaj bardzo duży aspekt właśnie rodzin wychowujących troszkę tych wszystkich mistrzów, jak są nazywani, do tego, żeby do tej areny, do tej walki przystąpili. Więc tak jak mówię, nie przyjmuję zżyny z Igrzysk Śmierci jako argument. Znaczy, wiecie, no to jest tak, że każde dzieło jakby literackie i nie tylko, no możemy porównywać do innych, bo hej, mamy porównanie bardzo proste, bo jest to motyw, tak? Jakiś tam trop, o którym tutaj mówimy, więc nie widzę tego jako wady. Okej, jakby rozumiem ten zarzut ewentualnie, że coś spada nam z nieba, ale to też nie jest nic nowego. To jest jakby dosyć też tradycyjny element tego motywu, tak, że z zewnątrz przybywają jakieś materiały, w tym wypadku to są takie magiczne artefakty, których mistrzowie mogą używać w trakcie walki, tak, nie wiem, jakieś tam zwierciadła, które odbijają zaklęcia, korona, miecz, tak, nie wiem, peleryna niewidka i takie tam rzeczy, no nie? Ale najpierw trzeba te itemy zdobyć przede wszystkim, więc to nie jest takie proste. Każdy chce je mieć, oczywiście. No podobnie jak właśnie chcąc nie chcąc było w Igrzyskach Śmierci, kiedy prawda sponsorzy wysyłali jakieś tam paczki, tam faktycznie z myślą o konkretnych na przykład uczestnikach, ale no inni mogli to przechwycić, prawda? Myślę, że Apex powinien się wściec, bo tam też są zrzuty. Tak, tam też są zrzuty. Krawę w zrzucie. Dobra, no w każdym razie no mamy to ustalone i faktycznie w którymś momencie, jak się czyta tę książkę, to orientujesz się, że ten motyw turnieju tak naprawdę staje się w którymś momencie drugoplanowy. Oczywiście no jest ostoją całej tej fabuły i na niej się opiera struktura tej książki i też osoby, które w ogóle lubią motyw Battle Royale, myślę, że się fajnie odnajdą w niej i będzie im się to podobało. Tak samo, nie wiem, jak ja lubię książki o nawiedzonych domach, tak? I obojętnie, wiecie, można powiedzieć, każda ta książka jest właściwie o nawiedzonym domu, więc jaka jest różnica, prawda? Ale tak. Nawet, nie wiem, jest w motywach niektórych coś takiego, co was do tych książek, czy do filmów, czy innych dzieł przyciąga, więc to jest spoko. Bo faktycznie każdy z tych bohaterów tutaj, z tej czwórki, tej głównej naszej, ma swój własny wątek
I one w jakiś sposób oczywiście na siebie wpływają i ze sobą rezonują, co oczywiste, tak, żeby to się wszystko zawiązało w całość. I wydaje się oczywiście, że te prywatne wątki są odklejone od siebie nawzajem, ale no jak się domyślacie, dobra książka musi być napisana tak, żeby te prywatne wątki w którymś momencie się ze sobą przecięły. Tak, no przede wszystkim dlatego, że to są osoby, które będą ze sobą rywalizować, ale też pochodzą z bardzo dosyć zamkniętej społeczności, bo jednak to są wszystko rodziny mieszkające w jednej mieścinie, w jednym mieście. Oni się znają też, nie wiem, ze szkoły na przykład. Znają, tak. No i przede wszystkim jakby wiecie, to widmo turnieju i tego, że on się wydarza co jakiś czas, już na tych rodzinach położyło piętno, więc te rodziny jakby, no tak jak mówiłam na początku, trochę ich hodują do tego turnieju, więc absolutne jest to, że te zależności między nimi będą istotne też w kontekście na przykład takich rzeczy jak sojusze i dylematy z cyklu, kurde, no znam tę osobę, słyszałem o niej, słyszałam o nim, no i będę musiała tę osobę zatłuc, albo dać się tej osobie zatłuc. Tej osoby powinnam się obawiać, ponieważ mówią, że jest bardzo potężna, a ta osoba w sumie nie stanowi żadnego zagrożenia, a potem się okazuje, że może jednak tak. Mm-hmm. Do tego są jeszcze ważne takie elementy jak osobiste motywacje. Mm-hmm. No bo też jakby nie było to, że ci wszyscy mistrzowie są wysłani właśnie na arenę przez swoich rodziców, nie zawsze oznacza, że oni są do tego gotowi i nie zawsze oznacza, że tego chcą. Mm-hmm. I w tym momencie tak naprawdę dochodzimy do dużego skumulowania wielu sprzecznych czasami emocji i charakterów, ale też historii, które ukształtowały te postaci właśnie w tej arenie, w tym zamkniętej przestrzeni, kiedy tak naprawdę dochodzimy do instynktów, które no, są o tyle trudne, że właśnie mamy tak, instynkt przetrwania, tak? Chcemy przeżyć. A może jednak chcemy zrobić coś innego, żebyśmy wszyscy przeżyli. To też jest duży wątek. Więc tak, o pokoleniach, o traumie pokoleniowej, o traumach, które zrzucają na nas nasze rodziny. To wątek Alistaira głównie. Też. Ale nie tylko. Ale nie tylko. I rozmawiamy też o takich rzeczach z cyklu, że jakby okej, okay, w sumie utknęliśmy w tym wszyscy, to może czas zrobić z tym coś, co to zmieni. Tak jak właśnie mówimy o przygotowywaniu tych rodzin, wielu z naszych bohaterów ma taką myśl z cyklu, okej, okay, ale w sumie tak zawsze było, to jakby dlaczego mam teraz tak nie zrobić tak samo? Albo zawsze było tak, to dlaczego nie zrobić inaczej. Więc bardzo dużo emocji i mówię, przez to właśnie to Battle Royale spada na trochę inny plan i yeah, I like it, bo tymi postaciami stoi ta książka basically. Tak, ja też tak uważam i w ogóle też stoi klimatem, bo mamy tutaj w ogóle, no mnie się ten system magiczny generalnie bardzo podobał, dlatego że on mi się kojarzy z taką bardzo tradycyjnie pojmowaną magią, już poza tym, że oczywiście ładujemy kryształy i kamienie szlachetne zaklęciami, później wieszamy je sobie na przykład na łańcuszku albo właśnie w ramach pierścionków, tak, więc no, wchodzimy na arenę właściwie obładowani złotem, nie? Ale dobra, już zostawmy to. Jakby sam ten koncept mi się strasznie podoba. Ja jestem w takim płaszczu. Jestem wielką sroką, więc nie wiem, jak to tak do mnie chyba dotarło, ale już jakby poza tym. No mamy zaklęcia, które mają swoje konkretne nazwy. Tak, nie każdy system magiczny coś takiego ma, raczej kojarzy mi się to z takimi starszymi książkami. No Harry Potter na przykład. Między innymi, albo w ogóle z książkami też dla dzieci. Raczej, albo na przykład z książką ojejku, dawnej przyszłe wiedźmy. Tak, Alix i Harrow. Gdzie właśnie gdzie poza tym, że no z magią wiąże się jakaś energia i bardzo często jakiś gest na przykład, czy też intencja rzucania magii, to wiecie, w tradycyjnym pojmowaniu w ogóle magii ważne są też słowa i to w jaki sposób na przykład te zaklęcia kreujemy za pomocą języka, tak? Więc one mają swoje konkretne nazwy, coś tam w związku z nimi trzeba zrobić, żeby je rzucić, albo w ogóle coś trzeba stworzyć, tak, żeby je w ogóle mieć. I każda pomyłka, każdy, wiecie, jakaś taka minimalna obsuwa w danej recepturze, takim spisie, wiesz, w takim przepisie, spisie tak, treści, tak, powiedzieć, inna książka mi się teraz jakby nasuwa na głowę, ale do głowy, ale to będziemy o niej mówić kiedy indy. Tak. W każdym razie mam na myśli to, że wiecie, w tym przepisie, jeżeli się pomylicie o pół milimetra, to zaklęcie leży. Ono już nie działa, albo co gorsza, działa, ale zupełnie inaczej. Jest śmieszny aspekt, dosłownie na początku, to jest jeden z pierwszych rozdziałów, więc to nie jest duży spoiler, kiedy do jednej z naszych postaci przychodzi ziomeczek i ma takie, że no, mam zaklęcie, no nie? Ona ma takie, no jakie masz zaklęcie? No kupione tutaj u was, no dobra, no ale co to jest za zaklęcie? Na przedłużanie, na porost, że włosów domyślę, no nie? I takie, no ale no nie działa, jak to nie działa? Grzebałeś przy nim, co chciałeś przedłużyć? Czajcie bazę, no nie? No i że właśnie kupił zaklęcie na przedłużanie włosów domyśle, a chciał się nim pobawić, użyć go do czegoś innego, no bo trochę wstyd. No i nagrzebał i się zaklęcie zepsuło. To brzmi głupio, bez kontekstu, ale to ma sens i jest hella funny.
I tak. Też daje pojęcie a propos świata, no nie? Że to jest taka rzecz z cyklu, że wiesz, to nie jest wcale taka prosta rzecz, że jest w jakimś stopniu niebezpieczna i wymaga pewnego rodzaju skilla. Że ten świat stoi właśnie na wielu regułach, które poznajemy na przestrzeni fabuły i absolutnie potem to działa i też pozwala nam, wiecie, jeszcze bardziej ogarnąć, dlaczego w tym świecie pewne rzeczy mają miejsce albo nie mają miejsca. Więc worldbuildingowo, światotwórczo, jak ty to teraz będziesz mówiła, jest po prostu bardzo dobrze. No i wiecie, i to też jest wątek właśnie jednej z bohaterek tutaj, tak, że gdzieś nastąpiła pomyłka w zaklęciu, albo na przykład, że jeden z naszych bohaterów gdzieś tam otrzymał pewną super ekstra klątwę, ale jak to bywa z super ekstra klątwami, których można użyć, prawda, i rozwalić wszystkich na arenie, ono ma swoje drugie dno. Tak. Ma swojego rodzaju cenę, tak? Magia zawsze ma cenę. W każdym tradycyjnym pojmowaniu zaklęć i magiczności ona nigdy nie bierze się znikąd. Coś trzeba dać, żeby coś uzyskać, tak? Mhm. Gdzieś magia zawsze balansuje w takim rozumowaniu próby zachowania równowagi między czymś a czymś, tak? Autorzy no, różnie to egzekwują, tak? Wiem, że w jednej z trylogii Trudy Canavan, nie pamiętam jak ona się w tym momencie nazywa, ja tej akurat nie czytam, nie wiem czy to jest trylogia czy seria, no mniejsza z tym. Chyba tam to jest. Słuchajcie, w każdym razie to wygląda jakoś tak, że wiesz, energia do zaklęć, którą czerpiesz, ona jest chyba z jakiegoś innego świata, który się wyniszcza przez to, czy coś takiego. I to też jest strasznie ciekawe, nie? No w jaki sposób, prawda, to trzeba to najpopularniejszym motywem jest tak naprawdę tak, jeżeli dajesz życie, to odbierasz też życie. Na przykład, no oczywiście. Więc to jest takie bardzo łopatologiczne przedstawienie tej zależności, więc tak. Porozmawiamy o bohaterach, bo jest tutaj duży shipcourt wokół niektórych postaci, a właściwie jednej postaci, która w sumie I feel like he's the main character Wiesz co, I tak i nie. Bo ja ci powiedziałam po przeczytaniu tego, że totalnie go pokochasz. Mm-hmm. To jest postać pierwsza, którą poznajemy w ogóle na przestrzeni całej tej historii. To jest Alistair Low, który ma już bardzo, bardzo duży fanklub gdzieś tam w bookmediach. Jak wiecie, wejdziecie sobie na TikToka i odpalicie Oloba z Velenza, albo chociażby polski tytuł, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. I to jest bohater, który otwiera całą książkę. Jego perspektywa jest tą pierwszą. No i to jest trochę tak, że ja się obawiałam tego, że duet autorski będzie miał takie podejście do Alistaira jako do głównego bohatera, a reszta będzie tylko udawała głównych bohaterów. Tak, że on jest tym ulubionym dzieckiem. Tak. I nie do końca tak jest. Nie uważam, żeby tak było. Nie uważam, że tak jest. Najmniej z całej tej czwórki przyznam, że się zżyłam z Gabinem. Miałam takie, że troszkę, w sensie inaczej, jest ciekawy, aczkolwiek chyba byłam za bardzo trzepnięta przez Alistaira, żeby tak jakoś, wiesz, się na nim skupić i tak miałam taką myśl, że doceniam, że on tak troszkę odstaje względem charakterologicznym i tłem też rodzinnym i w ogóle życiowym od reszty bohaterów, bo jest przez to wyjątkowy, aczkolwiek nie była to moja ulubiona postać. Bardzo lubię dynamikę pomiędzy właśnie Isobel i Alistairem. Tak, żebyście wiedzieli w ogóle o co chodzi, tak żeby wam nakreślić mniej więcej, chociaż po zdanie dwa a propos tych bohaterów. Alistair pochodzi z tej rodziny, która najczęściej wygrywała cały turniej i jest powszechnie bardzo przez to nielubiana albo też nienawidzona. I przez to dolepiła się do Lowów taka łatka właśnie największych złoczyńców w całym Tyranów. Tyranów, potworów, ludzi, którzy nie zawahają się zabić swoich sąsiadów po to, żeby wygrać i tak dalej. A sama lista przez to jest tym znienawidzonym faworytem po prostu. Tak, no mówi się o tym, że to on ma jakby jeden z największych potencjałów magicznych w całym tym turnieju i absolutnie nie będzie się przejmował tym, czy kogoś lubi, czy nie. Jest bez skrupułów, jest bezwzględny. I on sam trochę też o sobie myśli, tak? Natomiast to też jest w dużym stopniu jakby wsadzenie go w ramy pewne, które zostały przez jego rodzinę, wiesz? On jakby sam wierzy w to, że faktycznie jest złym człowiekiem, więc musi postępować jak taki stereotypowy zły człowiek, bo twoje cię nie zabiją, jeżeli sam będziesz jednym z nich, tak? Dokładnie, tak? Z kolei Isobel to jest ta faworytka mediów, ulubienica gazet, tłumów. I tłumu, ta piękna dziewczyna, która, wiecie, w jakiś sposób charyzmą zdobyła serca tych ludzi, którzy właśnie o turnieju dyskutowała. No i pytanie tylko, czy za tym coś stoi, czy nie. Isobel jest też tą postacią, która ma taki background rzemieślniczy z lekka, bo jej rodzina zajmuje się, przynajmniej część jej rodziny, między innymi
tworzeniem zaklęć i ona też potrafi tworzyć klątwy, w związku z czym no, to daje jej też pewnego rodzaju przewagę nad, nad innymi, że jest w stanie sama wytworzyć coś wow. Przy wątku Bryony, w ogóle przy wątku Bryony i Izabel jest też tak, że one się kiedyś bardzo dobrze znały i się bardzo lubiły, ale po drodze coś tam się wydarzyło, w związku z czym mogą być dla siebie bardzo srogimi i surowymi rywalkami. Z Bryony jest tak, że ona wcale w tym, w sensie na początku w tym turnieju miała być, potem się okazało, że wcale nie, a ostatecznie i tak znalazła się na arenie. I to też jest osoba, która będzie dążyła do tego, żeby skończyć trochę lepiej niż inni. Dobrze wybrnęłaś z tego spoilera. Tak, ja bym nie chciałam wam tutaj... Już zaczęłam się pocić. Tak, zaczęłam mówić zdanie i potem do mnie dotarło, że może jednak nie będę się, do tego mówić. Właśnie się tak skamtałaś. Ona będzie miała troszeczkę inną perspektywę może tak, niż ona ma troszkę inne aspiracje w związku z tym turniejem. Tak, i będzie miała właśnie... inny cel. Inny o, cel, tak. Nazwijmy to w ten sposób. Okej, z kolei właśnie Gavin, a propos tego, co Marta powiedziała, że jego background jest rodzinny... Przegrywem. On jest w ogóle takim stereotypowym przegrywem. To jest ta osoba, na którą absolutnie nikt nie stawia, który pochodzi z rodziny, która właściwie nigdy nie wygrała. Tak, a jeżeli mi się zdarzyło, to pewnie przez przypadek, albo to było ustawione. Do tego krąży wokół jego rodziny pewna plota, że to właśnie ktoś z jego rodziny napisał taką książkę, która ujawniła w ogóle istnienie całego turnieju świata. Co też jakby spowodowało na przykład później to, że na przykład Izabel stała się medialną gwiazdą. Tak, i w ogóle fragmenty tej książki otwierają nam każdy kolejny rozdział. Mamy takie krótkie cytaty. Gavin jest totalnie persona non grata, jakby nikt go nie chce tam i wszyscy go nie lubią. I on też trochę jest świadom tego, że faktycznie on nie ma tyle mocy, co pozostali, więc musi czymś tym robić. Tak. Jak się domyślacie i wspomniałam o tej super ekstra klątwie, która ma pewne drugie dno, tak. To niejako Gavin jest związany właśnie z tym wątkiem. Tak, więc można powiedzieć, że mamy taką postać takiego przegrywa luzera, który chce zostać kimś po prostu, no nie? Tak, from zero to hero, from zero to hero i też właśnie aspekt tego, że jakby czy poddać się i zostać mięsem armatnim albo mięsem jakby rzuconym na pożarcie na tej arenie, czy mimo wszystko pokazać wszystkim, że się mylą i że te lata właśnie takiego zlewania go, odsuwania na bok, ignorowania... Umniejszania mu... Tak, no. Że to właśnie było, doprowadziło do tego, że on się teraz totalnie zemści i stanie się właśnie takim samym. No znamy takie historie, hej, Carrie! Tak. Na przykład. Tak. To jest troszkę vibe właśnie taki jak Carrie, taki podobny dosyć motyw. Więc ta czwórka, jak widzicie, jest dosyć od siebie różna. Mamy właśnie tego wybitnego wybrańca Harry'ego Pottera, mamy właśnie tą Izabel, która jest bożyszczem tłumów, mamy Bryony, która ma zupełnie inne motywacje, no i Gavina, który może być takim przegrywem, więc jest to... Ale on też, wiesz, może być takim czarnym koniem. Może być czarnym koniem, więc jest to dynamika, która rzeczywiście pokazuje nam bardzo dużo podejść do tego turnieju. Dodatkowo mamy jeszcze tych bohaterów, którzy nie są jakby, z których perspektyw nie mamy opisanych w książce, ale oni są tłem. No i jak się domyślacie, tworzą się pewnego rodzaju sojusze. Oczywiście fejwem jest dla mnie Alistair, to jakby... How can I not? Basically. Wiem, ja też lubię ten jego wątek, ale ja też bardzo przy jakby... Czy chcesz się teraz powiedzieć mi, że to jakby typowy zły chłopiec, bad boy nie jest twoim fejwem? Znaczy, bo ja odmawiam w to też. Jest też, ale ja bardzo... Nie gadałyśmy o tej książce. Ale ja też bardzo lubię Izabel. Lubię ją, ale bardziej lubię ją w zestawieniu. Nie żyją jako znaczy, ja lubię relację Izabel i Alistaira. Ona jest fajna, ona jest bardzo intrygująca. Nie mówimy, na czym polega ta relacja, żebyście się i, już tutaj i wiesz, nie... I chcesz ją śledzić, chcesz wiedzieć jak do tego, co jaki będzie efekt. Wiesz, bo ona jest bardzo trudna, ona jest oparta na wielu zależnościach i na wielu tak naprawdę momentach właśnie takiej, tak na niewiadomych, ale też na takiej zasadzie z cyklu, które z nich się złamie. Wiesz, kto z nich pierwszy odwali coś, bo jakby oni oboje są dosyć ostrzy, tak? Oni są oboje zdeterminowani. Oni, wiesz, oni chcą... Dominujący! Też, tak. Oni chcą osiągnąć rzeczy, które sobie wymarzyli, prawda? Chociaż to też już nie bywa pod koniec, ale to spoiler go był. Więc wiesz, to jest ciekawy ruch planet po prostu, nie? Wiesz, one krążą wokół siebie trochę, wokół innego słońca i się co jakiś czas przecinają. Więc to jest tricky, to jest ciekawe. Nie wierzę, że nie szypujesz najbardziej dali stają. Nie, słuchajcie, w ogóle ja i tak najbardziej... Jestem załamana. Myślę sobie o tym, otworzyłam sobie na końcu tę książkę, bo pamiętam jak czytałam no właśnie tę końcówkę i miałam takie, co jest grane w ogóle? Co tu się dzieje? Jaka jest twoja ulubiona scena? Moja ulubiona scena? Bezspoilerowo powiedz, bo ja mam ulubioną scenę. No to jaka jest twoja ulubiona scena? Jak ktoś zakopuje pierścień. Tak. Tak? Tak. No to jednak kłamiesz i najbardziej lubisz Alistaira.
tak, Gasiu, mam cię tutaj. Nie. Dokładnie wiesz, o co mi chodzi. Dokładnie czuję tą falę mózgową, bo wiem, dlaczego ta scena ci leży. Robię jeszcze czerwona na twarzy, chciałabym powiedzieć. Staja, wasn't it that hot? No tak, no było, no. Hot moment. No dobra, no okej. Okay. Dobra, słuchajcie, żebyście jeszcze dostali takiego sneak peeka tego, jak brzmią te fragmenty otwierające każdy rozdział z tej właśnie książki o tragicznej tradycji. Tutaj na losowej stronie otworzyłam. O turnieju zdrajców szepcze się tylko ukradkiem. Wszystkich 7 mistrzów odmówiło walczenia ze sobą nawzajem, wierząc, że uda im się przetrwać klątwę. Przeżyli miesiąc, dopóki Carawan Low nie załamał się i nie wymordował pozostałych. Tak mamy tutaj pewnego rodzaju historię poprzednich na przykład edycji. Edycji turnieju? Plebiscytu? Odsłon turnieju. Plebiscyt do największego złola. Tak. Albo wiecie, jakieś tam elementy dotyczące na przykład zasad. Rozdanie złotych fedajeków dla zbójców. Tak, albo na przykład, wiecie, to mi przypomina ten zjazd w Sandmanie, nie? Aha. No, ale mistrzowie próbowali uciec z turnieju, drążąc tunel pod krwawą zasłoną, albo usiłując przebić ją zaklęciami, jednak ich magia nie może się równać z mocą jej czarów. Tutaj chodzi na przykład o taką zasadę, że właśnie ta krwawa zasłona otacza teren tej areny, można powiedzieć, w związku z czym uczestnicy nie mogą z niej wyjść, tak? No bo hej, to byłoby bardzo proste, tak? Po prostu stwierdziły, mamy to gdzieś, to nie jest idziemy stąd. Battle Royale, bo w Apexie ten krąg się zawęża i zmusza wszystkich, żeby się spotkali ze sobą dali. W którymś momencie Igrzysk Śmierci też tak było, nie? No, to tu tego nie ma. To nie są prawdziwe Igrzyska Śmierci. Nie, tak, to właśnie w taki sposób obaliłyśmy ten argument. Dobra, no słuchajcie, w każdym razie myślę, że chyba na dziś to tyle o tej książce. No. Wiem, że mamy w planach rozmowę na TikToku, live'ika sobie zrobimy z kimś z wydawnictwa Janki, pewnie to będzie Max i będziemy sobie rozmawiać właśnie na temat tej książki, więc jeżeli jeszcze będziecie potrzebowali kontentu związanego właśnie z Łotrami, no to na pewno damy wam znać wkrótce właśnie, kiedy ten live'ik się zwłaszcza jeżeli chcecie odbędzie. Też powiesować, bo podejrzewam, że tamta dyskusja będzie dużo ciekawsza i będzie dużo fajniejsza, bo będziemy się właśnie wymieniać. Ja wiem, że Max bardzo lubi Gavina. To jest jego ulubiona postać. A to mi trochę daje vibe Maxa. W sensie chyba rozumiem, o co mu chodzi. Rozumiem, o co mu chodzi, tak. A czy wiesz, ja rozumiem, o co chodzi właściwie wszystkim osobom, które, nie wiem, gdzieś tam z kimś sympatyzują, nie? I jakby... Nie, to ja mam takie, że okej, Maxa rozumiem z Gavinem, ale jeszcze nie. Wiem, że nie lubi Alistaira. Niektórzy nie lubią złych. Simping moment. Niektórzy nie lubią złych. I can fix him. Niektórzy ludzie lubią miłych bohaterów. A nie, nie. I czytają takie książki. No, dlatego wtedy lubią Gavina. He not nice. No, nie do końca, nie? On bywa miły. On bywa miły, dobra. Ale nie zawsze. Anyway, dajcie znać, co sądzicie, jeżeli już czytaliście jakimś cudem. Jeżeli nie, to poproszę jakby w tym momencie zasuwać, bo jak nie, to wrzucimy was do Battle Royale i będziecie się musieli bić. Wow, cudowna książka i bardzo się cieszymy, że mogłyśmy jej patronować, bo rzeczywiście, kiedy tylko padło hasło, że ona się będzie u nas pojawiać, to troszkę zatarłyśmy ron się, zwłaszcza, że ostatnio jesteśmy w dosyć dużej erze na Villianowe historie, Dark Academy i tak dalej. Tak. I ten motyw wraca i ten trend właśnie z Wally, to jest taki, wiecie, trochę post-Vicious od odrodzenie. Takich, wiecie, moralnie nieoczywistych, szarych bohaterów. Tak, to jest absolutnie coś, morally co... Morally grey, co świstaki lubią najbardziej? Nie. Tygrysy! Tygryski lubią najbardziej. To skupi się bohater. I my zdecydowanie jesteśmy tygryskami, więc dajcie znać, czy wy też jesteście i do zobaczenia następnym razem. Pa!